Jest ze mną Marek Mutor, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Piękne wnętrza Pałacu Królewskiego i o paradoksie nie wszystkim chyba wrocławianom znane. Dlaczego? Faktycznie Pałac Szpetgena przy ulicy Kazimierza Wielkiego, zwany też Pałacem Królewskim, może trochę na wyrost, jest takim obiektem, który stosunkowo niedawno był odremontowany i przywrócony miastu. Tutaj wielka zasługa Muzeum Miejskiego, które właśnie w Pałacu Szpetgena ma swoją dzisiejszą siedzibę. Wydaje mi się, że na mapie Wrocławia jest jeszcze sporo takich miejsc, które wymagają odkrycia, a w przypadku tego miejsca to może jeszcze kwestia także lepszej promocji. Takich miejsc historycznych jest dużo do odkrycia jeszcze we Wrocławiu? Myślę, że jeszcze jest sporo takich miejsc we Wrocławiu, o których nawet nie wiemy. Jest kaplica Hochberga, ale są też miejsca związane jeszcze z dawniejszą przeszłością, bo przecież Wrocław budowany przez kultury polską, czeską, niemiecką ma wiele takich miejsc, a na przykład u Urszulanek we Wrocławiu są mauzolea Piastów Śląskich, o których niewiele osób wie. Myślę, że w podziemiach wielu kościołów znalazłyby się rzeczy bardzo ciekawe. Myślę, że są też takie obszary miasta, nawet chyba na Starym Mieście. Kiedyś wszedłem z kolegą na podwórze jednej z kamienic właśnie w obszarze staromiejskim i odkryłem tam taką bardzo ciekawą architekturę, której w ogóle nie widać z zewnątrz. Więc Wrocław jest ciągle przez Wrocławian odkrywany, aczkolwiek ostatnie lata to są też lata bardzo intensywnego zainteresowania przeszłością miasta i to skutkuje tym, że coraz lepiej to miasto znamy. W tej różnorodnej, rozciągniętej na wiele wieków historii Wrocławia, co jest dla pana najbardziej frapujące i fascynujące? Najbardziej fascynujące zawsze dla mnie było to, co mamy dzisiaj, to znaczy taką tożsamość wrocławian, która czerpie z trzech źródeł. Po pierwsze jest to źródło wysiłku cywilizacyjnego po II wojnie światowej. Niesamowicie ważny okres, najnowszy, ale kluczowy, jeśli chodzi o kształtowanie się współczesnej tożsamości miasta. Mamy tutaj i dzieło odbudowy, ale i zmaganie się z systemem komunistycznym i takie historie, jak historia orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, przecież przez wrocławskiego kardynała Kominka stworzona. Ale są też dwa inne źródła. Jedno z nich to jest właśnie ta wielokulturowa przeszłość miasta. To jest zjawisko historyczne. Wiele nacji, wiele ludzi, wiele społeczności budowało to miasto przez stulecia. I Piastowie Śląscy, i Czesi, i Niemcy, i Austriacy, Prusacy. W końcu państwo polskie po II wojnie światowej. I to jest niesamowite bogactwo, na które dzisiaj, bo nie zawsze tak było, ale dzisiaj spoglądamy już bardzo afirmatywnie. Już umiemy docenić ten skarb, który tutaj mamy. No i jest wreszcie trzecie źródło, to znaczy kultura kresowa, kresów przedwojennej Rzeczypospolitej. Wiele osób, które przyjechało na Dolny Śląsk po II wojnie światowej, pochodziło z Kresów, z Lwowa, z Wilna, przede wszystkim z Lwowa. Jakkolwiek procentowo nie stanowili większości we Wrocławiu, to jednak to była elita, to byli profesorowie, to była wielka kultura. I takie miejsca jak Ossolineum w dawnym Matezjanum, takie miejsca jak Panorama Racławicka, jak wiele miejsc i środowisk na uczelniach wrocławskich, to jest właśnie to dziedzictwo kresowe. Więc wracam do pytania, co jest najbardziej frapujące? Najbardziej frapujące jest to, że potrafiliśmy stworzyć z tych trzech źródeł syntezę, jedną rzekę, którą jest dzisiejszy Wrocław. Czy przypadkiem niektóre z elementów historii Wrocławia nie są problematyczne? Mam na myśli tu opinię publiczną. Coś, co jest związane de facto z historią Niemiec. Oczywiście jest wiele dyskusji w przestrzeni publicznej we Wrocławiu, na przykład na temat nazw. Mieliśmy taką wielką dyskusję i ciągle ona trwa na temat tego, czy hala powinna być halą ludową, czy halą stulecia. I ja się takich dyskusji nie boję. Mnie to właściwie cieszy, bo to widać, że historia jest żywa, że jest przedmiotem sporu, że to buzuje, że ludzie mają różne zdania na ten temat. A na ile nam wystarczy takiego twórczego napięcia, które będzie inspirowało dyskusję o Wrocławiu? Jeszcze na długo nam wystarczy napięcia i dyskusji we Wrocławiu, dyskusji, które są naprawdę twórcze, które może pozornie jakoś dzielą społeczność, ale akurat w przypadku wrocławskim miałem takie przekonanie, że to jest wszystko dobre i potrzebne. My jesteśmy jeszcze stosunkowo młodą społecznością, ale bardzo otwartą. To nie jest tylko jakaś taka dyskusja elitek, prawda, gdzieś tam na szczycie, specjalistów, tylko że to po prostu jest debata, która jest rzeczywiście obywatelska i toczy się także na ulicach w jakimś stopniu. To był program Wrocław pod lupą. Spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia.